No i w końcu porównanie, do którego zbieram się od 3 miesięcy. S10, czyli zeszłoroczny flagowiec kontra tegoroczna S20. Wiem, że trochę późno i tak naprawdę niewiele osób będzie rozważało zakup modelu Galaxy S10 po premierze Galaxy S20 FE, ale przynajmniej pokażę Wam, jak pewne rzeczy się zmieniły w stosunku do poprzedniej generacji. Zanim zaczniemy, to ja jeszcze szybciutko przypomnę, że nazywam się oczywiście Szymon Kosek i na tym kanale testuję dla Was technologię, dlatego jeżeli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie rozważcie subskrypcję po więcej materiałów takich jak ten. No a teraz możemy zaczynać, zapraszam. Po pierwsze wygląd. Tutaj w sumie niewiele się zmieniło, bo oba smartfony mają podobne wymiary, ale mimo wszystko S20 jest delikatnie węższy, dzięki czemu dużo lepiej leży w dłoni i mi osobiście też dużo wygodniej się z niego korzystało. Nie jest to duża różnica, ale uważam, że zmiana jak najbardziej na plus. Z lewej strony S20 zniknęły przyciski głośności i przycisk Bixby. I o ile te pierwsze znajdziemy teraz po prawej stronie nad przyciskiem blokady, tak tego drugiego nie uświadczymy tutaj już wcale. Trochę żałuję, bo po przemapowaniu funkcji Bixby na inne aplikacje, ten przycisk stawał się naprawdę bardzo przydatny w mojej S10. Tył smartfona również został lekko odświeżony. I tak w modelu S20 wyspa z aparatami znalazła się w lewym górnym rogu urządzenia. Mówcie co chcecie, ale mi za grosz się to nie podoba, jeżeli mam być szczery oczywiście. Wszystkie smartfony Samsunga wyglądają teraz praktycznie identycznie, a symetria, która w S10 pozwalała na zachowanie równowagi, gdy telefon leżał na stole, niestety odeszła w niepamięć. Dodatkowo ta wyspa teraz delikatnie bardziej wystaje ponad powierzchnię plecków, przez co, tak jak już wspomniałem, telefon nie leży płasko na stole, tylko się kołysze. Co do zmian w tej wyspie, w S20 nie uświadczymy już dedykowanego czujnika do pomiaru tętna w aplikacji Samsung Health i uważam, że to akurat dobra zmiana, bo raczej nikt z tego nie korzystał. Kolejną dobrą zmianą jest pojawienie się na tej wyspie mikrofonu. Może taki szczegół, ale teraz nagrania mają dużo lepszą jakość dźwięku niż miało to miejsce w S10, ale do tego zaraz przejdziemy. Z przodu również drobna zmiana. Dziura w ekranie przemieściła się z prawego rogu na środek. Jest mniejsza i zdecydowanie mniej rzuca się w oczy, więc to kolejna zmiana na plus. Moim zdaniem oczywiście. Co do samego ekranu, to tutaj nie ma zbytniej różnicy, jeżeli mówimy o samym wyświetlaczu. W obu przypadkach jest to Dynamic AMOLED. W przypadku S20 mówimy o przekątnej równej 6,2 cala, natomiast w modelu S10 ten ekran jest delikatnie mniejszy, co daje nam 6,1 cala. Przez to, że nowa S20 jest troszeczkę węższa, to różnica również występuje w proporcjach, no i tak modele S20 i S10 mają odpowiednio proporcje równe 20:9 i 19:9. Przekłada się to również na zmianę w rozdzielczości, ale oba telefony mogą pracować maksymalnie w rozdzielczości WQHD+. Przy czym S20 obsługuje jeszcze szybsze odświeżanie, równe 120 Hz. To ustawienie niestety nie działa przy rozdzielczości WQHD+, ale jeśli zapytacie mnie, no to ja zawsze wybiorę 120 Hz i Full HD+, zamiast tej wyższej. 120-hercowy wyświetlacz cieszy oko i to jest jedna z głównych przesłanek, żeby kupić S20 zamiast S10. Niemniej jednak spora część ludzi może nawet nie zauważyć różnicy pomiędzy 120 i 60 Hz, dlatego mimo wszystko polecałbym przed zakupem przejść się do sklepu i zobaczyć oba te telefony na własne oczy, bo niestety kamera nie odda tej płynności. Przechodząc dalej do wydajności, to tutaj muszę się Wam przyznać, że niestety nie testowałem polskiej S20, a jedynie chińską S20 w wersji z 5G, która jest troszeczkę mocniejsza niż zwykła S20, ale z opinii innych ludzi i z własnych obserwacji wnioskuję, że pod tym kątem również warto dopłacić do modelu S20. Nowy procesor, choć nie jest to Snapdragon 865 jak w S20 FE, jest szybszy od S10-kowego Exynosa. Tutaj po raz kolejny. Część z Was może nie zauważyć pomiędzy nimi różnicy, ale ta na dłuższą metę będzie wyraźna i według mnie warto dopłacić do nowszego chipsetu. Zgłaszane przez Was problemy z przegrzewaniem i spadkiem wydajności podobno w większości odeszły w niepamięć, ale jeżeli chodzi o Exynosy, to mają tendencję do nagrzewania i sam w mojej S10 doświadczyłem takiego czegoś nieraz. Tutaj niewiele można na to poradzić, bo całość to kwestia aktualizacji i samych podzespołów, ale mimo wszystko te problemy niekoniecznie muszą w ogóle u Was wystąpić. Choć podczas nagrywania i ogólnie cięższej pracy oba telefony się zagrzeją. Ja nie miałem tego problemu, ale samo nagrzewanie było odczuwalne w delikatnie mniejszej skali, bo tak jak wspominałem, korzystam z modelu S20 na Snapdragonie 865, który jest po prostu wydajniejszy, ale niestety ten procesor w tym modelu jest niedostępny w Polsce. Lećmy dalej i przejdźmy do aparatów. Główna zmiana to koniec ze zmienną przysłoną, która była całkiem ciekawym chwytem marketingowym, ale też miała zastosowanie praktyczne. Ja trochę żałuję, ale trudno.
Główny obiektyw w modelu S10 ma 12 megapikseli i tak jak wspomniałem, ma zmienną przysłonę. Możemy przełączać się pomiędzy wartością f1,5 do 2,4, natomiast w modelu S20 światło tego obiektywu ma wartość stałą 1,8, no i również mamy tutaj 12 megapikseli. Ogólnie to nie jest duża wada, bo oba obiektywy są bardzo jasne i w naprawdę słabych warunkach oświetleniowych pstrykają bardzo dobre fotki. Jeśli mówimy o fotografii nocnej, to S10 sprawdzi się delikatnie lepiej. Co do zwykłych zdjęć, to powiedziałbym, że jest prawie identycznie. Szczerze mówiąc, to sam miałem problem z rozróżnieniem, które zdjęcie wykonane było którym telefonem. Co natomiast na plus modelu S20, to na pewno stabilizacja. Zarówno ta cyfrowa, jak i optyczna jest teraz dużo lepsza i widać to bardzo dobrze na nagraniach wideo. Przechodząc do kolejnych obiektywów i nie wdając się w szczegóły, S20 robi delikatnie lepsze zdjęcia przy użyciu pozostałych obiektywów, czyli teleobiektywu, który ma aż 64 megapiksele, kontra 12 w S10 i ultraszerokiego, który ma 12 megapikseli, kontra 16 w S10. Ale oba nie mają autofokusa w tym ostatnim, więc no cóż. Zdjęcia naprawdę wyglądają bardzo podobnie i tę różnicę pomiędzy tymi dwoma telefonami lepiej widać w module wideo. Tutaj wspomniana już stabilizacja optyczna naprawdę robi robotę i w jasnych warunkach oświetleniowych możemy otrzymać bardzo płynne ujęcia praktycznie w każdym z obiektywów. Oczywiście oba telefony nagrywają w 4K przy 60 klatkach, ale S20 może nagrywać jeszcze w 8K przy 24 klatkach na sekundę. Moim zdaniem oczywiście jest to totalnie zbędne i prawdę mówiąc nieużywalne, bo stabilizacja, autofokus i ogólnie kadrowanie jest tragiczne, więc ta funkcja występuje raczej tylko na papierze lub może się przydać do nagrywania bardzo stabilnych i wolnych ujęć ze statywu. Czyli, tak jak mówię, no jest to kompletnie bezużyteczne. Okej, jeszcze na szybko sobie zrobimy test mikrofonów w obu tych telefonach i w tym momencie możecie usłyszeć dźwięk nagrywany przy użyciu modelu Galaxy S20, natomiast teraz przełączamy się na model S10. No i zobaczmy, czy ten mikrofon z tyłu tutaj robi jakąkolwiek robotę, jakąś różnicę daje, czy nie. Wydaje mi się, że tak, ale ocencie sami. Co do kamerki z przodu, to również powiedziałbym, że robi bardzo podobne zdjęcia i kręci podobne filmy. Akurat pod tym kątem muszę przyznać, że z obu smartfonów byłem zadowolony, a selfiaczki bardzo dobrze nadawały się na Instagrama. Niestety w modelu S20 zabrakło już dedykowanego trybu Instagram w aplikacji aparat, no i model S10 jest ostatnim, który go ma, więc jeśli komuś na tym zależy, a wiem, że są takie osoby, to będzie to niestety delikatna wada S20. Jeżeli chodzi o pracę na baterii, to tutaj jest trochę lepiej w modelu S20. U siebie byłem w stanie wykręcić około 4 do 5 godzin czasu pracy na ekranie, przy czym na modelu S10 raczej były to wyniki rzędu 3,5 do 4,5 godzin SOT. Wynika to też trochę z pojemności baterii i tak w modelu S20 mamy 4000 mAh, natomiast w S10 mamy tylko 3400 mAh. Co do ładowania, to S20 obsługuje 25W ładowanie, natomiast S10 obsługuje tylko 15W ładowanie. Różnica w czasie ich ładowania nie jest duża i wynosi około 20 minut, co przekłada się na lekko ponad godzinę w przypadku S20 i prawie 1,5 godziny dla S10. Oba smartfony współpracują z ładowarkami bezprzewodowymi i potrafią ładować zwrotnie inne urządzenia z taką samą mocą. Okej, jeżeli zajrzymy jeszcze do wnętrza obu telefonów, to w obu tych smartfonach miałem 128 GB pamięci wbudowanej, przy czym w S20 jest to standard UFS 3.0, a w S10 UFS 2.1. Muszę przyznać, że dla mnie było to trochę mało miejsca na dane, ale z tym nie ma problemu, bo do obu możemy wrzucić kartę microSD XC. Oba smartfony mają identyczną tackę na karty SIM i tutaj możemy wrzucić do nich dwie karty SIM lub zastąpić jedną kartę SIM kartą microSD. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, to tutaj w obu przypadkach jest to 8 GB. Model S20 występuje jeszcze w wersji 5G, czyli tej, którą mam ja, i tutaj znajdziemy 12 GB pamięci RAM, ale 8 też w zupełności powinno każdemu wystarczyć, więc pod tym kątem powiedziałbym, że jest remis. Przechodząc jeszcze do zmiany, która nie do końca mi się podoba, to brak wejścia jack 3,5 mm w nowszym modelu. Niestety teraz słuchawki podepniemy tylko bezprzewodowo lub za pośrednictwem złącza USB typu C. Takowe oczywiście dostajemy w zestawie, ale jeżeli ktoś ma lepsze na jacka, no to będzie musiał zaopatrzyć się w przejściówkę. Wracając jeszcze na moment do ekranu. Pod nim zatopione są czytniki linii papilarnych. W obu przypadkach są to czytniki ultrasoniczne i w obu przypadkach są bardzo dokładne. Ja osobiście bardzo rzadko miałem z nimi jakiekolwiek problemy, więc naprawdę pod tym kątem mogę je polecić. W modelu S20 zmieniło się delikatnie położenie tego skanera względem modelu S10. I tak w tym pierwszym jest on troszeczkę wyżej. Tutaj też bym powiedział, że jest to zmiana na plus, ale tak naprawdę jest to kwestia przyzwyczajenia i szczerze mówiąc z obu korzystało mi się dokładnie tak samo.
Dobrze, no i jeszcze kwestia ceny. Oczywiście aktualne znajdziecie w linkach pod filmem, ale na ten moment model S10 można kupić za około 2800 w zwykłych sklepach, natomiast model S20 kosztuje ciągle niecałe 4000 zł, czyli lekko ponad 1000 zł więcej. Pytanie teraz, czy te wszystkie cechy, o których powiedziałem, są warte dopłacania tego 1000 do nowszej S20? Okej, pozwolę sobie to szybko podsumować i powiedzieć, co mi się wydaje. Aparaty są dość podobne i oczywiście lepiej wypada tutaj 20, ale nie do tego stopnia, żeby te różnice były aż tak drastycznie widoczne. Poza trybem wideo, który rzeczywiście wnosi kilka usprawnień. Co do ekranu, to 120 Hz jest dużo przyjemniejsze dla oka, no i to jest warte rozważenia tego w kontekście dopłaty. Natomiast jeśli spojrzymy na pozostałe aspekty, czyli dziurę w ekranie, baterie, ładowanie, procesor, pamięć, no i tak dalej, to nie ma aż tak drastycznych różnic, no i model S10 ciągle będzie się dobrze sprawdzać, nawet jeżeli ktoś kupuje go pod koniec 2020, czy nawet początkiem 2021 roku. No i S10 ma złącze mini jack, no i moim zdaniem jest ładniejszy. Kurde, no szczerze mówiąc, ja bym chyba mimo wszystko wybrał model S20, bo jednak dostaniemy dłuższe wsparcie aktualizacjami ze strony Samsunga, ten 120 Hz ekran też jest dla mnie dużą zaletą, a z przewodowych słuchawek i tak nie korzystam, a reszta w sumie no jest do siebie bardzo podobna. I takie też wrażenia miałem, jak S20 zadebiutował w marcu. Nie przekonywał mnie do siebie czymś konkretnym, bo tak naprawdę wszystko było delikatnym usprawnieniem modelu S10. Takie zdanie też mam teraz, ale mimo wszystko bardziej polecam tą S20, bo jednak powinna posłużyć Wam trochę dłużej. A Wy co sądzicie o tych smartfonach? Który jest lepszy? Który byście wybrali? No i oczywiście, co sądzicie o nich w kontekście rywalizacji z modelem S20 w wersji Fan Edition? Mam nadzieję, że ten też do mnie wkrótce trafi, także będę mógł Wam wtedy powiedzieć co nieco o nim więcej. Tymczasem bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, to będę ogromnie wdzięczny za wszystkie lajki, subskrypcje, dzwoneczki i udostępnienia. W razie jakichkolwiek pytań pozostaję oczywiście do dyspozycji w komentarzach i na moich innych social mediach, do których Was gorąco zapraszam, a linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu. Jeszcze raz bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!